Dla tych z was, które pierwszy raz wybierają się na spacer po mieście. Z koleżankami. Z koleżankami. Wiadomo, maseczkę trzeba wziąć. Z parasolką, z wieszakiem, z piorunem i z innymi rzeczami. Tutaj mama Duma też parę porad dla tych, które pierwszy raz, uwaga, zapiszcie sobie na ręku numer do kolegi prawnika, znajomego najlepiej, albo do jakiejś centrali prawniczej. Tak w razie jakby co. No wiadomo, żeby nie iść samemu, to też jest ważne na ten spacer, trzeba iść w kilka koleżanek najlepiej. Najlepiej w kilka koleżanek. Słuchajcie, naładujcie telefon, to ważne, i weźcie ze sobą powerbanka, bo przecież telefony mogą być potrzebne, być może trzeba będzie nagrać ten spacer albo drzewa, które są obok. I co być może was zaskoczy, oprócz butelki wody, na spacerze warto mieć butelkę wody, trzeba by mieć ze sobą butelkę mleka. Tak jest. Uwaga, dlatego, że kiedy niechcący podczas spaceru zdarzy się wam dostać gazem pieprzowym po oczach, to sama woda nie wystarcza, żeby przemyć oczy, natomiast mleko łagodzi i rzeczywiście ukoi ból. Także weźcie mleko ze sobą koniecznie, małą butelczynę chociażby. Szkła kontaktowe zostają w domu. Dzisiaj idziemy w okularach. Nie malujemy się. Tak jest, bo też ten gaz razem z makijażem podczas bycia, no nie pomoże, raczej przeszkodzi. Także to takie porady dla tych, które pierwszy raz. Jaki gaz na spacerze? Tak, co ty do mnie mówisz? I Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz porannego programu w RMF Max. I pamiętajcie, żeby sobie głośno puścić piosenkę. Tak. Do śpiewania idealna. I do tańczenia. 16 plus. Ja będę tańczył.